Właśnie dzisiaj, 10 stycznia, mija dokładnie 3 lata funkcjonowania tego kanału na największych obrotach. I z tej okazji uznałem, że musimy pobić pewien rekord, no bo w końcu moim rekordem życiowym jest właśnie 3 lata działalności na YouTubie w tak, że tak powiem, intensywnym czasie, jaki był przez ostatnie 3 lata, czyli praktycznie codziennie filmy przez całe 3 lata. Wiadomo, z kilkoma przerwami, ale to możemy zaakceptować sobie dalej jako daily. Ja z tego miejsca chciałbym wam bardzo podziękować za to, że udało nam się tyle wytrwać. Jestem z tego naprawdę mega zadowolony. Myślałem, żeby zrobić streama z tej okazji, ale dzisiaj niestety jest dzień szkolny normalny, jakby wiecie, nie chcę robić tego w ciągu tygodnia, więc zrobimy sobie tego streama w styczniu, w jakiś inny dzień, jakiś weekend, tylko to też nie może być najbliższy weekend, bo właśnie wyjeżdżam, no ale jak wrócę gdzieś tam po 21, zrobimy sobie streama takiego uwiecznia, który uwieczni całą tą, całe te 3 lata mojej działalności tutaj. Wy ten film oglądacie 10 stycznia oczywiście, ale ja zaczynam go nagrywać 2 dni wcześniej, ponieważ budowla, którą chcę dzisiaj wybudować, troszkę czasu mi zajmie i mam nadzieję, że zrobi pewne wrażenie. Oczywiście ona nie będzie jakaś taka mega wow, ale po prostu będzie pewnym pobiciem rekordu. I będzie to po prostu wieża, którą zbudujemy na Palionowie i będzie ona największą wieżą na Palionowie, jaka póki co jest. Więc to jest mój jedyny cel, zrobić wieżę, która będzie ładna i wyższa od wszystkich innych wież, które są już na Palionowie. Ja sobie tu przygotowałem trochę rzeczy, jak widzicie. To jest przygotowane tylko na dzisiaj. Ja myślę, że będę potrzebował tego więcej, no bo to mi nie starczy na to, żeby zrobić aż tak dużej wieży. Więc będziemy musieli to jakby kontynuować następnego dnia. Oczywiście będę coś tam nagrywał sobie z tego wszystkiego, ale wiadomo, no nie dam rady tego wszystkiego nagrywać, w sensie nie dam rady nagrać całej produkcji tego. Ja tu gdzieś miałem shulker boxa, czekajcie, o, tu jest shulker box. Chciałem sobie go nazwać jakoś, nazwijmy sobie go na przykład box, albo nie, toast box. Tak sobie go nazwijmy, toast box. I właśnie do tego toast boxa chciałem sobie załadować to wszystko, bo nie chce mi się tego tak nosić w rękach, bo to trochę dużo zajmuje. Więc odłóżmy sobie to tutaj. Mamy to wszystko ten, bierzemy sobie tego shulker boxa i już wam idę pokazać miejsce, w którym właśnie tą wieżę wybudujemy. To będzie bardzo fajne miejsce. Chciałem, żeby to było na Palionowie, więc chciałem, żeby iść tam na osiedle tostowo, bo tam jeszcze jedna taka wieża jest, ale chciałem, żeby to było tam tak pomiędzy jakby. Więc znalazłem tutaj idealne miejsce. Tutaj już wydrążyłem taki jakby jakby to powiedzieć, taki fragment, taką dziurę zrobiłem po prostu już jakby, w której będziemy budować. No i to właśnie tutaj chciałbym zacząć troszkę, a tylko wiem, czego nie zabrałem sobie oczywiście. I nie zabrałem sobie drewna. Więc musimy szybko wrócić po drewno, żeby zacząć budowlę. Ja postaram się wam pokazać jak największy fragment tego budowania, ale wiecie, ciężko jest mi komentować, jak ja po prostu bezmyślnie stawiam bloki, a wieża ma to do siebie, że ona będzie ciągle taka sama tak naprawdę. Tam z lekkimi zmianami tylko tu i zabierzmy sobie też drzwi, bo drzwi też nam się przydadzą. No i w sumie reszta takich rzeczy to ja już mam, czyli mamy szyby, mamy... A, crafting by się nam przydał, ale to zrobimy sobie z tego drewna jeden crafting, więc jeden crafting nam tutaj wystarczy na miejscu. Dobra, lecimy w tamto miejsce i zaczynamy budowlę. Uwaga, ja mam pewien pomysł, ja widziałem taką wieżę w internecie już i jakby uznałem, że coś na jej wzór zrobię. Od tego, czego musimy zacząć, to od zrobienia po prostu tutaj całej tej planszy. Musimy to wypełnić. A, to mi tutaj nie starczy tego drewna, nie? Bo ja tego drewna to tutaj na pewno nie mam. Tu jest maksymalnie na 64, czyli 8 na 8 bym musiał mieć. A tu jest, no właśnie, to tak jakby troszkę mnie poniosło. Dobra, musimy w takim razie polecieć i jeszcze zabrać kilka drewien z domu, ale na szczęście ja mam, widzicie, mam shulker boxa, a i tak muszę latać i brać pojedyncze, bo oczywiście nie pomyślę, nie wezmę od razu, tylko sobie tak pojedynczo będę brał, to jest właśnie całe ja. Dobra, rozmienimy sobie to. Miejmy już tyle, że to nam na pewno wystarczy i lecimy tam i kończymy to. Ogólnie wieża będzie cała zrobiona z cegieł, tak jak mogliście zauważyć, no bo jakby ceglanej wieży jeszcze tutaj nie mamy. Są różne kolorowe wieże, więc uznałem, że teraz trzeba polecieć taką klasyczną wieżą. Taka klasyczna, wiecie, no bo ileż można robić kolorowych wież, ale jeżeli macie jakiś pomysł na jakąś taką wieżę, którą mógłbym w kiedyś w przyszłości może jeszcze wybudować, taką związaną ze mną, no to dajcie koniecznie znać, a ja bardzo chętnie taką zrobię. Myślę, że jakaś tostowa wieża mogłaby powstać, z tym, że ta tostowa wieża za bardzo nie wiem, jakby to miało wyglądać, no ale jakoś coś, może jakiś pomysł się kiedyś narodzi, może coś z tego będzie. Dobra, postawmy tutaj to wszystko, mamy, okej, okay. rozwalmy to. Ja mam lekkie lagi czasem jak buduję, zauważyłem, no ale to już trudno, dobra, nie chciałem tego tu stawiać, postawmy sobie to gdzieś poza, tak żeby mi to nie przeszkadzało i bierzemy to i uwaga, lecimy tak, lecimy tu, raz, dwa, trzy, cztery, czyli tak musi być, tutaj leci sobie coś takiego, ja już mam taką wizję w głowie, jak to musi wyglądać, tu są. Tu jest 2,
Czekajcie, nie. Coś mnie poniosło, coś mnie po... Wiem! Ja zrobiłem to o jedno za dużo to zrobiłem. O nie, bo ja pamiętam, już wczoraj sobie o tym myślałem, że za dużą zrobiłem tą jakby dziurę, wiecie o co chodzi. A nie powinna ona być taka duża, to będziemy musieli to poprawić, to musi być tu, to musi być tutaj. Raz, dwa, trzy, tu i teraz tak, tu to ma być. Czyli musimy mieć, będę musiał dać jakby... jak to się nazywa, trawę dookoła, ale to spokojnie, to wszystko damy w swoim czasie. Lecimy tak. Coś takiego musi być tu, okej. Tu. Okej, i mamy coś w tym stylu. Coś w tym stylu i teraz z tej strony robimy raz, dwa, trzy, tu, 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 okej, za dużo dałem. Dobra, coś takiego, raz, dwa, trzy, pum, i w ten sposób nam idealnie wychodzi takie miejsce, że będą okna dookoła. No i mamy fajną wieżę zrobioną. Dobra, musimy zabrać więcej sobie tego tej cegły. Spróbujemy tego zużyć jak najwięcej. Myślę, że zrobimy tak takie jedno piętro na maksa, a później to już będę robił taki speedrun poza odcinkiem, bo ileż można to komentować, będę wam pokazywał tylko jakieś tam poszczególne fragmenty budowy, jak to wygląda. Dobra, tu. Tak, okej. Tutaj, okej, tu. No. I super. Dobra, to mamy coś takiego i musimy teraz zabrać sobie jeszcze szkło i musimy postawić crafting, w którym to szkło przerobimy na szyby. I teraz stawiamy szyby. A, i tu drzwi gdzieś miały być jeszcze postawione, więc stawiamy drzwi. Mamy szyby. Raz, dwa, okej. Dobra, postawmy sobie je tutaj elegancko wszędzie. Z tyłu na razie ich nie będę... O nie... Straciliśmy jedną szybę, niedobrze, no ale dobra, trudno. Tutaj z tyłu na razie nie będzie szyb, bo tu nie ma sensu, żeby one były, więc na tym piętrze ich nie będzie, ale później one się pojawią. Tutaj też na tym jednym niech nie ma, ale tutaj niech jest. Tu zrobimy też schody, bo myślę, że będziemy robić schody też na wyższe piętro. Więc to też nam wszystko zajmie miejsca więcej, ale teraz tak, musimy zrobić sobie półpłytki. Teraz to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli półpłytki, bo musimy tutaj na tej wysokości... Ojojoj, nie tak. Musimy zrobić na tej wysokości całą podłogę, więc musimy robić tak. Okej. I tam będzie się zaczynało kolejne piętro, ale od zewnątrz jeszcze trzeba nad tym popracować, bo tam już mam pewien plan na to, żeby zrobić taką jakby obramówkę. Nie wiem, czy tak to można nazwać, ale chyba... O, idealnie mi starczyło. Aha, bo tam w środku jest 8 na 8, tak? Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, no 8 na 8, czyli idealnie 64 na podłogę wystarcza, dobra, elegancko. I tu musimy zabrać to i teraz robimy tutaj na tej wysokości. Coś takiego i tu. Coś takiego robimy, okej. Tutaj obramówka dookoła leci, elegancko. No i możecie ocenić, czy wam się takie coś podoba. Wydaje mi się, że fajnie to będzie wyglądało, jak to będzie tak, wiecie, miało wiele pięter, to myślę, że na pewno to będzie jakoś się dobrze prezentowało. Na dany moment może nie wygląda to jeszcze... Ojej, spadłem sobie. Nie wygląda może to jakoś wybitnie, ale będzie, okej? Okay? Będzie wyglądało świetnie. No i tu coś takiego. I tu będą... ten. No i trzeba drugie piętro robić powoli, nie? A, i później to całe jeszcze liany ogarnę i lianami to tak zrobię, żeby to było takie bardziej zielone trochę tam, żeby coś było i tak dalej. No więc tak to musi całkowicie wyglądać. Tu na zewnątrz jeszcze będzie trawa zamiast tego. Muszę to właśnie całe skopać, bo tu wykopałem za dużą dziurę o jedno i już zapomniałem, żeby to skrócić. A przygotowywałem sobie to wczoraj i... No i zapomniałem. No, ale tak już bywa czasem. Dobra, ja to, słuchajcie, zacznę robić, będę dobudowywał następne piętra i pokażę wam później, jak wygląda dalszy ciąg budowy, no bo wiadomo, to na pewno mi trochę zajmie. Dobrze, widzowie, jestem kilka godzin później i na dany moment moja wieża wygląda w ten sposób. Troszkę tutaj jest kilka zmian, takich jak na przykład właśnie tam dodałem takie drewniane te, jak to się nazywa, takie parapety. Miały być najpierw takie jak to, ale zmieniłem na te akacjowe. W sumie to wygląda trochę lepiej. Dalej się to łączy kolorystycznie. Fajnie ten zielony, te liany, moim zdaniem fajnie to wygląda. No ale ja już jestem padnięty i ja już dzisiaj mi się totalnie nie chce. I niech was to nie zwodzi, że właśnie wschodzi dzień w Minecrafcie, bo normalnie u mnie to jest już ciemno i ja muszę już spać. Nie mam już siły, jutro sobie to dokończę i pokażę wam efekt końcowy. No na dany moment to jeszcze najwyższa wieża nie jest, ale spokojnie. Będzie. Jest dzień następny. Siedziałem od rana i po prostu budowałem tą wieżę i udało mi się. Jest zbudowana wieża. Jest aktualnie, dzisiaj jest 9 stycznia. Jutro publikuję ten odcinek. Nie wiem, czy ta wieża będzie większa jeszcze, czy nie będzie, ale w sumie to bym chciał, żeby ona dalej była coraz to większa, aczkolwiek to, co już zbudowałem, to jest naprawdę... Ja już mam dość. Przysięgam, ja już mam dość. Ja już mam dość, bo ta wieża naprawdę jest ogromna. Już wam ją pokazuję. Uwaga, 3, 2, 1 i...
Patrzcie to, widzicie to? To jest największy, aktualnie najwyższy punkt na Palionowie. Ja wam już to pokazuję, jak to wygląda na górze. Tam, żeby wlecieć, to potrzeba tak zużyć 3 fajerwerki chyba, albo, a w sumie 2 wystarczą. No, ale jak widzicie, jestem już tutaj. No i widok z tej wieży naprawdę niesamowity. Jesteśmy aktualnie najwyższym punktem na Palionowie. Ale ta wieża, jakby widzicie, jest nieskończona z góry. Ja ją zrobiłem tak, że tutaj można dobudowywać następne piętro. No i czemu nie? Wydaje mi się, że można by było tutaj coś to pociągnąć dalej. Może by to wyglądało jakoś fajnie i może byśmy zrobili taką jedną, totalnie największą, że to by była wieża, która doszłaby do samego szczytu, że naprawdę dosięgnęlibyśmy najwyższego punktu, tam gdzie już dalej budować nie można. To by było super, jakby się to nam udało. No ale nie wiem, czy jest to faktycznie możliwe, czy mi się chce po prostu tyle robić. No ale jeżeli stawiacie dużo łapę w górę, to czemu nie? Mogę się podnieść takiego wyzwania i po prostu zbudować się jak najwyżej się da, ale na pewno to potrwa, już mi się teraz nie chce, naprawdę siedziałem na tym 2 dni, już mam dosyć, nie? Ale wieża jest, największa wieża na Palionowie aktualnie, udało się, cel osiągnięty, wydaje mi się, że naprawdę wygląda to spoko. Czekajcie, stanę gdzieś tutaj, o, tu mnie będą nasadzać, ale stanę sobie tutaj i tu będzie chyba git. Patrzcie, widzicie to? No fajnie, jest kolejna wieża, coś dodatkowego, coś nowego, czy się prezentuje dobrze, czy nie, no nie wiem, mi się nawet podoba ta wieża, możecie ocenić w komentarzach. Jest taka w takim stylu, takim chińskim bym powiedział, nie? W trochę takim stylu jest chińskim, bo te wieże są takim stylu, takim, no też fajne, ale wydaje mi się, że, no dobra, kurczę, te wieże są fajniejsze nawet, mi się bardziej podoba ta, jest taka, ła, kurde, proszę mnie nasadzać. Dobra, uciekam stąd, bo mnie tutaj biją, no ale ta wieża też mi się podoba, może wam też się spodoba, nie wiem, dobra, kończę ten odcinek, trzymajcie się, elu!